Dobra, powiem wam tak. Znalazłem właśnie przy drodze oręż. Niesamowity miecz piracki. Jeden z najgorszych odcinków, jakie miałem do tej pory. Mówi Karol z buta po planecie. Dzień 22, godzina 9:15. Właśnie powoli składamy się do odejścia. Cyk. Tutaj o, w tym miejscu, gdzie wyjeżdżona jest trawa, stała nasza chatka, nasz namiot piękny, zielony. I właśnie tak jak mówię, że wczoraj zostałem nawiedzony przez policję, tak sobie leżę, coś oglądałem, podsumowywałem, co ja dzisiaj nagrałem i w ogóle. I tak nagle widzę, jakby światło coraz bardziej intensywnieje na namiocie. I tak myślę, coś chyba jedzie. Coś, i nagle coś właśnie też słyszę. Zaczynam słyszeć, że coś powolutku sobie jedzie w moim kierunku. Myślę sobie, o cholera! Jedzie samochód. Jedyne co zdążyłem przygotować, to po prostu, żeby buty mieć w gotowości, złapałem latarkę i nóż. Tak sobie, to jako straszak i w ogóle. I właśnie tak czekam i coś słyszę właśnie, że zatrzymali się tak jakieś, nie wiem, może z 4 metry od namiotu, tak przed namiotem, i wysiadają właśnie z samochodu. Jeden do drugiego pyta się, czy masz latarkę. No i że tam ma latarkę i w ogóle. Odpalili latarkę i tak idą w moim kierunku. I tam, halo, dobry wieczór. Ja mówię, i zaczęli jakby świecić latarką w moją stronę. To ja zacząłem robić to samo, po prostu, żebyśmy się nawzajem po prostu nie dali zidentyfikować, a nie tylko ja ich. I zacząłem właśnie też świecić w nich i mówię, dobry wieczór. A oni pytają mnie, co pan tu robi. Ja mówię, że staram się zasnąć. A oni coś tam, czy ma pan jakiś dokument. Ja mówię, że, ale z kim ja rozmawiam? A oni coś tam, że policja. Ja mówię, że nawet nie widzę. I gdzieś tam oświetlił sobie latarką te sobie przy barku napis, że policja. Wyciągnąłem dowód i tam podałem mu, coś tam właśnie pogadaliśmy, że skąd ja jestem. Coś tam właśnie patrzyli, że za ścianki na dowodzie to miejsce mojego zameldowania, jest to przedmieście Białegostoku. I właśnie tam wbili sobie na maszynkę, patrzą, że rzeczywiście Białystok. I tam popytali oczywiście, czy co ja tutaj jakby robię, że czemu tak. Ja mówię, że próbuję zarabiać w taki sposób na życie, że podróżuję sobie, właśnie chodzę bardzo dużo i nagrywam tego vloga. On tak się zaśmiał i mówi, że mam nadzieję, że teraz tego vloga nie kręcisz. Ja mówię, że nie, spokojnie, bo już miałem w ogóle wybierać się spać i jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, że przyjechaliście. No i to właśnie pospisywali ten dowód, coś tam. Pogadaliśmy właśnie, że chodzę sobie dużo i coś tam rzeczywiście już jakoś się napięta sytuacja już jakby spuściła powietrze, bym powiedział. I tam właśnie pogadaliśmy i mówił mi pan, że jeden z policjantów mówił, że wyglądam, że wszystko w porządku jakby ze mną i że można normalnie pogadać i się nawet pośmiać i że dostaję pozwolenie na nocleg i dziękujemy bardzo i dobranoc do jutra. To znaczy nie do jutra, dobranoc. No także dobranoc i pojechali się, zabrali i tyle właśnie co zdążyłem nakręcić, to jak już tylko odjeżdżali. Także dalej. Mamy około 100 km do Katowic i jest to roboty na jakieś 3 intensywne dni, ale tak jak wspominałem wcześniej, że dzisiaj Rafał ma po mnie przyjechać, mój brat cioteczny, i gdzieś tam mamy się spotkać tam, gdzie będę po drodze. Także nie wiem, gdzie będę, ale jest wczesna dość godzina, będę wyruszał i zrobię jak najwięcej trasy, żeby po prostu nie uprzykrzać mu życia i żeby nie musiał robić marnych kilometrów. No i co tu dużo gadać, w drogę, mówi Karol z buta po planecie. Wchodzimy do miejscowości Racławice, jest godzina 10:01, także lecimy dalej. Chciałbym od razu poinformować was, że doszły do mnie w sumie takie obliczenia, wczoraj też w nocy, że w tym sezonie podróżowym mam już 500 km za sobą, a w tamtym zrobiłem ich 750. Także dzisiaj wybija 1250 km doświadczenia mojego podróży z buta. Pozdrawiam! Z buta po planecie! Wychodzimy z Racławic. Musiałem kupić sobie, zajść do delikatesów centrum, chlebek. I mamy tutaj tabliczkę informacyjną Miechów 15 km. Jest to praktycznie pół dnia podróżowego. Także lecimy w drogę. Widzimy właśnie z miejscowości Klonów, cyk, poszło. Wchodzimy do gminy Miechów. Jest pierwsza miejscowość w gminie Miechów, Kalina Liśnica. Tam gdzieś to może już widać, nawet zaczynają się jakieś zabudowania. Miejscowość wygląda, jakby mogły być tutaj jakieś sklepy czy coś takiego, ale w sumie to nie jestem za bardzo zainteresowany. Jedno jest pewne, jest godzina 12:10, upał daje solidnie, znowu w kość, trzeci pod rząd upalny dzień. Myślałem jeszcze o jakiejś 9:10, że nie będzie dzisiaj takiego piekła, ale czuję się, jakbym był na patelni i to dosłownie w oleju. Dlaczego w oleju? Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale
moje przedramiona. Aż dosłownie się świecą. Idziemy dalej. Południe, a ja już jestem bardzo zmęczony. Dobra, powiem wam tak. Znalazłem właśnie przy drodze oręż. Niesamowity miecz piracki. Myślę, że jest tak ostry, że przecinałby skórę smoka. Także idziemy polować te smoki. Nikt już nie będzie w stanie się sprzeciwić. Wiesz, o co chodzi? Co jest? No i mamy to. Jest godzina 14:35. Wchodzimy do miejscowości Miechów. Wygląda mi to na coś w stylu miasteczko. Miastem chyba dalej tego nie nazwę. Przez miejscowość Miechów przebiega S4. Także będziemy zaraz chyba ją mijać. Pewnie przechodzimy pod dołem czy coś takiego. Na znaku, który był jeszcze w przedniej miejscowości. To była Bukowska Wola. Pokazane było, że gdzieś w Miechowie jest bazylika świętego grobu, czy coś takiego to było. Jeżeli to będzie po drodze, zobaczymy, co to takiego. Upał ogólnie dziś jest tak siarcisty, że nawet jak niedawno dogadałem ze swoim bratem Rafałem, to mówiłem mu, że już jest trzeci taki dzień pod rząd upalny i jeszcze wspominałem, pamiętam, że wczorajszy był najintensywniejszy, ale tak już jest po 14 i dochodzę do wniosku, że chyba to nie do końca prawda. Dzisiaj jest tak gorąco, że pierwszy raz w tym sezonie doszło do zjawiska, w którym zaczęła mi się topić czekolada. Ogólnie to zawsze mam czekoladę przy sobie i robię w taki sposób, że wkładam ją, żeby stykała się z butelką wody i robi to taką swoistą lodóweczkę i jest po prostu... I nie dopuszczam do tego, żeby się roztopiała, a w tym dniu, mimo to, że zrobiłem to samo, to nie udało się i zaczęła czekolada powoli puszczać. Prawda jest taka, że nie została z tego mazia czy coś takiego, ale już zaczęła powoli puszczać. Jest masakra. A oto nasza S4. To po prostu ta droga. A i to powiem wam, że coś mi się bardzo pokiełbasiło ze względu na to, że nie jest to S4 autostrada, tylko to jest krajowa 7, po pierwsze. A po drugie, rzeczywiście, niedaleko jest jakaś króciutka S, ale to była S coś tam, nie pamiętam nawet. Nie jest to ważne. Idziemy dalej, zaraz wychodzimy z Miechowa. Zostało jakieś 70-75 km do Katowic. Dzisiaj zrobione mamy ze sobą już 20 km, także w drogę. Miechowski Park Miejski. Ogólnie to jest tak gorąco, że na koszulce praktycznie nie zostało w ogóle suchej nitki, ale z racji, że to high-tech, to nie będzie wydawać żadnego zapachu. O, park jest dość spory i ładny. Nie wiem, co dokładnie to jest. Jakiś mostek chyba i atrakcje dla dzieci, ale jest tu fajnie, dużo cienia. Żeby takie miejsce było w dziczy gdzieś, jak ja się powinienem rozkładać, to by było idealne miejsce. No ale się nie rozkładamy w mieście, bo jak wiadomo najgroźniejszymi zwierzętami są ludzie. Także czas odpocząć jakieś pół godzinki i dopiero wtedy wyruszamy dalej w drogę. Jest godzina 15:25, także jeszcze jakaś godzina, może dwie. I Rafał powoli z Katowic będzie wyjeżdżał po mnie do Miechowa. Jest jakieś, właśnie mówię, 70-75 km, także czas na odpoczynek. Mówi Karol, z buta po planecie. Praktycznie wychodzimy z miejscowości Miechów. Miechów było bardzo ładnym miasteczkiem, czy tam miastem. Nie wiem w sumie, jeżeli chodzi o prawo administracyjne, czy coś takiego. Budyneczki były bardzo ładne, ale żeby to były tylko budyneczki, to bym kręcił. A tak niektóre rzeczy inne były ładne, przez co aż zapomniałem w ogóle nagrywać rolki. Widziałem w końcu od tygodnia chyba... kilka ładnych dziewcząt w jednym miejscu. Ojejku. Idziemy dalej. Chodzimy właśnie do miejscowości Falniów. Nie wiem, czy to widać pod światło. I powiem wam, że droga jest dosłownie tragiczna. Normalnie można tutaj nogi połamać. Akurat wybrałem taki moment, że coś się załagodził ruch, ale ogólnie wszystko ciągle tutaj jeździło, ciągle nasuwały osobówki po 50% z tirami. Ja tutaj idę i nogi łamię, muszę ciągle patrzeć pod nogi, żeby stawić dobrze krok i nie połamać kostki.
Bardzo nieprzyjemna droga. Rafał już pewnie gdzieś tam jest w drodze. Nie wiem, gdzie my tutaj się praktycznie złapiemy, jak będę szedł na takiej drodze. Nie wiem, zobaczymy. A tutaj to ja już w ogóle nie wiem, jak przeżyję. Tutaj trzeba będzie lecieć tędy. Osobóweczki wylatują. Jest 50 ograniczenie, wylatują prawie ze 100 z tego łuku. Nie ma w ogóle miejsca dla pieszych. No ale co ja zrobię? To droga szybkiego ruchu czy coś takiego. Nie ma tutaj miejsca dla pieszych. No, idziemy przeżyć, także muszę wyłączyć to, żeby naprawdę skupić się na tej drodze. Bo jest bardzo wąsko i lecą samochody. Tragedia. No, 50 się właśnie tu kończy. Cyk, także mogę przyspieszyć. Podwójna ciągła. Dopiero co, tylko 50 się skończyła, leci samochód 90, a jego jeszcze, 120. Poszli razem. O, dokładnie. I idź po takim czymś. Bądź mądry i idź po takim czymś. Jest jakiś krawężnik, nie wiem co za świetny architekt to wymyślił, żeby walnąć tu krawężnik. Jeszcze są krzaczory takie, które się wywalają za krawężnik aż na drogę. No i idziemy, tak to wygląda. Walimy nogami po krzakach. Jest bardzo przyjemnie. Nie da się tutaj iść. Jest jeden z najgorszych odcinków, jakie miałem do tej pory. Pamiętam tylko okolice Linowa na trasie 777, gdzie było równie tragicznie. Ale to jest jakaś paranoja. Wioska Witowice. Właśnie wszedłem do Witowic i właśnie gadałem z Rafałem. Powiedział mi, że w ciągu jakichś 5 minut może ma być. Jest godzina 18:00. Zaraz będzie ratunek, bo już ledwo lazę. Przyszedłem dzisiaj jakieś 35 do 40 km. To jeden z tych właśnie hardkorowych dni. Jest porażka. Znalazłem przystaneczek w miejscowości Witowice. Dogadałem się z Rafałem, że ma jakoś właśnie jechać tutaj za parę minut, jakoś będzie. I powinien mnie stąd zabrać. Ratunek, ratunek. Także czekamy na Rafała. Jest, jest ratunek. Mamy to. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy to, kurde. Uratowany, już nogi w dupę włażą. No, rozbieramy się z tego wszystkiego. No i jesteśmy na miejscu. Miejscowość Czelać. Jest godzina 19:25. Piękne widoczki mamy za sobą. W Białymstoku mi takich nawet brakowało. Także trzeba będzie wyciągać jakieś te manatki z bagażnika i zaraz lecimy po jakieś piwko. O, elegancko. Po paru dniach w końcu jakoś wyjdzie się umyć jak człowiek. Rozwaliłem się z rzeczami. Teraz lecimy pod prysznic i będzie świeżutki i pachnący. No i mamy to. Pierwszy raz w tym sezonie. Nie dość, że nie jestem w sklepie sam, to nie muszę ciągać wózka zawalonego calutkiego plecakami. Dobrze jest. Dzień 23, godzina 19. Dzisiaj w sumie nie za wiele jest zrobione ze względu na to, że po prostu cały dzień wyglądał w taki, a nie inny sposób. Siedzimy tutaj wszyscy sobie i intensywnie pracujemy. Ja do tej pory staram się jakoś w końcu ogarnąć czwarty odcinek, żeby to wrzucić na YouTube'a. Niedługo wybieramy się na zakupy, żeby zrobić zapasy żywności na niedzielę aż do poniedziałku, ze względu na to, że dzisiaj jest sobota, także do jutra. Tak, będę. Dosłownie to będzie coś takiego, tak jak z tym chodzeniem. Zaraz wytłumaczę. To będzie Mikołaj, będzie chodzić? Tak, dookoła ujęcie i już z ręki. No. To miałby się mniej więcej coś takiego. To na tak więcej to się wyjrzy. Trzeba było tutaj mieć 3 sekundy. Jeden z najgorszych odcinków, jakie miałem do tej pory.